kawał przyczepy. Lampo ma tylko 70 koni, także także z pustą sobie radzi na pewno, to mogę powiedzieć. Zobaczymy jak z pełną. Można śmiało jechać, jest już po przeglądzie. Już dzisiaj można powiedzieć śmiało zrobiłem im przegląd. Traktor pewny. Bardzo gorąco jest, ale niestety zaczep mi tłucze z tyłu i nic by nie było słychać. Zrobię jeszcze kilka ujęć, co to albo wstawię na początek, albo na koniec. Traktorów i kombajna. Może akurat jeszcze z kombajnistą przejadę, zobaczymy. Na pewno będzie w intro, będzie jak ten skład od zewnątrz wygląda. Na polu jest już nie Holand z przyczepą 15-tonową. Zobaczymy ile sypnie. Ale nie wyrzuca z tą przyczepą. Chociaż tam to mało też tak rzucało. Ogólnie od osi jest bardzo krótka, tak więc ten traktorek to, tak powiem, do lekkich rzeczy, no ale niestety nie ma teraz dostępnego innego, tak więc trzeba sobie radzić z tym, czym jest, co jest możliwe. Ten akurat stał odczepiony, Zetor ma obciążnik, drugi New Holland też, masę i z wozem, tak więc po prostu trzeba było korzystać z wolnego traktora. A może na tej przyczepie nic nie będzie. W końcu to jest tylko 2 hektary, chociaż mówią, że tutaj akurat dobrze sypie, tak więc na wszelki wypadek wzięliśmy drugą przyczepę. Zobaczymy co będzie, jak sypnie. Pożyczona, ponieważ małe, sami wiecie, to ciężko jest ciągać 4-tonowe przyczepy i po co to komu, że tak powiem. Słuchajcie, ja nie będę was przeciągał przez drogę, włączę się jeszcze najwyżej, jak już dojadę, bo jest to całkiem niedaleko od ulicy. Także do zobaczenia później. Witam was po kilku minutach. Jestem już prawie na miejscu. Dojeżdżam. Już New Holland jest na horyzoncie. Widzicie przyczepę 15-tonową. Zaraz i my podjedziemy. Podjedziemy, zobaczymy co tam się dzieje. Nagramy, widzę kombajn już też działa. Idę zrobić jakieś intro i najwyżej nagram jeszcze kombajn, może coś w kombajnie, zobaczymy. Także do później.
Siemano, jest dosyć już późna pora, znaczy późna, no można powiedzieć jest ciemno trochę. Jak widzicie, kombajn dalej kosi. New Holland już pojechał pełny z 15-tonową przyczepą. A ja będę sypał dziesiątkę. Nie zostało wiele, może zbiornik. Także dosypię to i będę też jechał. Stoję na odpalonym, chłodno na dworze. Dobrze, że sobie bluzę wziąłem. Wziąłem też spodnie, ale już nie będę zakładał. Wiele. Ostatni chyba rządek, tak. Ciemna noc. No, będziemy mieli pewnie niepełny zbiornik. Jedzie, wysypie. Już my nie będziemy podjeżdżać. Jak tam przyczepa w ogóle wygląda? Nic nie widać. Tu jest nic dziwnego, w sensie jest nas. No, a po zbożu jest. Kombajn jedzie sypać. Za chwilę wysypie, ostatni raz.